witam wszystkich z tej strony Feder Fanatics. Słuchajcie, jedziemy na ostatnią turę zawodów okręgowych, które są jednocześnie swego rodzaju eliminacją do Mistrzostw Polski w Federze, w klasycznym Federze. No i cóż więcej można powiedzieć. Nastawienie bojowe, dwa treningi wczoraj, przedwczoraj. Dałem z siebie wszystko, co mogłem. Dalej są jakieś pytania bez odpowiedzi, bo nie wiem do końca, jak rozwiązać problem z linką. Czy zastosować strzałówkę, czy zastosować samą żyłkę, czy samą plecionkę. No, nie mogłem tego rozpracować akurat, bo te brania były chimeryczne, bardzo słabe. No i my bez amortyzacji, ryby mi się spinały, z amortyzacją nie było widać brań, także to dopiero zostanie podjęte przed samymi zawodami. Stresujesz się? Nie, chyba. Raczej nie, raczej to takie luźne zawody są. No nie wiem, czy takie luźne, bo to wiesz, ostatnie zawody okręgowe takie. Słuchaj, ja nie walczę o jakieś najwyższe cele. Ja może się utrzymam w tej pierwszej 20, może nie. Mam nadzieję, że tak. Tak sobie założyłem i będę wszystko robił dzisiaj, żeby tak było. Nawet kupiłem Jokersa, gdzie ci, co mnie znają, wiedzą, że ja nie inwestuję w Jokersa, bo mi szkoda kasy i w ogóle. Więc zobaczymy. No, wjeżdżamy właśnie tutaj na teren łowiska, na którym będą rozgrywane zawody. Jacyś tutaj miejscowi wędkarze już tu z początku moczą kije, zobaczcie. No i tutaj za tym domkiem, za tym melanżową plażą już widać auta poustawiane. Zapisuję pogodę przy okazji. Tak, pogoda jest ideolo. Także nawet jak złowię dzisiaj zero, to i tak będę zadowolony, bo będzie fajnie się siedzieć i przyjemnie, a nie w jakimś deszczu, wiatrach i tak dalej. A na pewno nie złowisz zero, tak tylko ci się wydaje. Jak zwykle. Ja to wiem. Okay. Na tamtej turze było 47, nie wiem, czym to było spowodowane. Właściwie. No a na tej, słuchajcie, no myślę, że na pewno koło 50 będzie. No mówię, zapisanych było 62 osoby. Zobaczcie, ile już samochodów stoi jeszcze przed 8. Klub Ślęża. Mają fajne takie koszulki czerwone. O, jest moja ekipci. Nie no, mnóstwo ludzi, mnóstwo. Co tam masz? Dostawa prosto. Ruska ochotka. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo świeża, fajnie się rusza. Zobaczymy, jak to będzie po rozproszeniu. Sami uczestnicy dzisiejszych zawodów, a pewnie jeszcze nie wszyscy. Właśnie przyjechał ktoś. Fajnie, fajnie. I pogoda fajna i mi się podoba. Patrzcie, jak na grubo robaka sobie dzisiaj sypnę. Chyba oszalałem po prostu, ja nie wiem. Kurde, stałem wszystko na jedną kartę po prostu. Strasznie dużo. Dużo, nie? Myślisz, że ten? Że dzięki temu coś grubszego dzisiaj złowisz? Wczoraj były takie głosy, że może być to właśnie strzał w dziesiątkę. Możesz zdradzić, co tutaj masz? Czy wolisz nie pokazywać? No teraz to mogę, nie? Do czego? Jak to będziesz mieszał? No, jakimi proporcjami? No to poleci chyba całość. Dlaczego? No bo to jest tylko po prostu no, moim zdaniem dobry wypełniacz, bo to jest właściwie ta zanęta Lech Brim jest to samo co te czarne, tylko że to jest jasna, ale jest troszeczkę grubsza. Zobaczcie, to jest taka frakcja. Troszeczkę grubsza, nie? Widać takie elementy grube, a tu drobniutko. I to trochę stosuję jako no, babik na grubsze ryby, żeby je przytrzymać. I dodatkowo to jest super sprawa.
Dlaczego? No dlaczego? Bo to jest zmielone suche ziarno kukurydzy. Bardzo dobrze też grubszą rybę przytrzymuje. No i taką prostą mieszankę na razie formuję. No i inne składniki myślę będę dodawał dopiero, kiedy nie będzie reakcji na to. Na pewno to wymieszam jeszcze z gliną. Jeszcze nie wiem w jakich proporcjach tak naprawdę, bo to wszystko zawsze jakoś nad wodą mi przychodzi do głowy, jak to wszystko wymieszać i tak dalej. Nigdy nie nastawiam się, że wymieszę tak i tak, w takich i takich proporcjach, bo no nigdy tak nie robiłem i nigdy tak chyba nie będę robił. Też ciekawa mieszanka, Epicen składnik, ale to mówię, na później. Jesteśmy już na miejscu, Bartek, które masz miejsce, znaczy numer? Z jednej strony dobrze, z drugiej niedobrze, bo na krawędzi, nie w środku. No tak, ale tutaj mniej więcej łowiliśmy przez dwa dni ostatnie, więc wiesz, wiemy mniej więcej, no, jaki jest zbiór. Mniej więcej tu naprzeciwko tej budowy i tam koło tego elewatora. To jest, wiesz, to jest rozpiętość 300 metrów. Na tym łowisku to jest dość dużo. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze rzeczywiście. Z czym wymieszałeś jeszcze zanętę? No z tą ziemią. Myślisz, że będzie ok? Nie, wtedy było ok. Wczoraj nie wymieszaliśmy i była lipa. Masz akurat. Ale bardzo dzisiaj mocno wieje. Teraz z czym mieszasz? Co? Z czym mieszasz? Co ją mieszasz? Bo ona mi zwiąże zanętę, trochę zgasi. I na początku będę się nastawił po deszcze, położę to na mnie, żeby było trochę zdeszczone. Będę na początku próbował po deszcze, a dopiero potem, jak nic nie będzie brało, spróbujemy podpicować trochę mieszankę, żeby bardziej pracowała i pod płeć się nastawić. To jest odmierzanie odległości. Tak to właśnie wygląda. Chodź, teraz co robisz? Zostało 20 minut do wędkowania, więc biorę, rozrabiam jokersa. O. Takim sposobem prostym, bez rozpraszacza, bo nie wziąłem ani mąki, ani niczego. I chodź tutaj przybliż. Po prostu rozcieram go delikatnie, tak, bo tu jest glina przeciągnięta przez sito, a ja go sobie tak delikatnie, powoli rozprowadzam równomiernie. Ale ma specyficzny zapach. Tak. Tego nie da się podrobić. Ale nie taki śmierdzący. Przyjemny, co nie? Tak, tak samo jak każdy się boi rybaków dotykać, a są takie mięciutkie przecież. No i drugą połowę to przeznaczę do spożywki, do zanęty. Będę sobie wtedy raz tyle, raz tyle, raz tego trochę, raz tego więcej, wiecie. Nie będę tutaj zdradzał. Coś czuję, że będzie dzisiaj na grubo. Będzie na grubo, myślisz? No. Będzie dużo białej ryby. Zobaczymy. A tam w oddali, ile samochodów, są dalej stanowiska. No właśnie zaczęliśmy. 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy zaczęli nędzić. Zawody się już rozpoczęły. Jak, Bartek, czujesz adrenalinę? Cieszysz się? Powiem ci, że ja też. Kurde, ładna pogoda. Ale brak kontaktu z okolicą. No wiesz, dopiero początek. Za nami jest taka biała linia, której nie można przekroczyć. No ja tutaj sobie siedzę, no bo jestem trenerem, także ja mogę.
ale osoby, które chciałyby przyjść, to nie mogą niestety wejść. Nie można również rozmawiać przez telefon, także jedynie można sobie cyknąć jakąś fotkę, ewentualnie właśnie tutaj nagrać. No nic, czekamy na pierwsze efekty. Minęła pierwsza godzina zawodów. Jak na razie cisza. Minęło półtorej godziny. Już pierwsza może ta Bartek wcześniej złowił jakieś no z 5-6 minut temu. Teraz tutaj widzę, że jest kolejna. Także zmienił metraż, jeżeli chodzi o rzuty, no i tutaj zaczęło coś się dziać. Także oby tak dalej. Mówię, oby tak dalej. Pogoda trochę się zepsuła. Przed nami już prawie 3 godziny łowienia. Bartek, co możesz powiedzieć na chwilę obecną? Bardzo szkoda gadać, już nie przesadzaj. Strasznie, ale jak strasznie woda płynie. Pogoda zrobiła się po prostu fatalna. Spada się w ogóle na jakiś deszcz. Strasznie wieje. Chwila nie uwagi, a było mocne branie. Już mamy po 14. To już kolejna rybka. Nie są może to jakieś zbyt duże sztuki, ale zawsze coś. Ciekawe co tym razem. Do końca zostało 25 minut. Bartek, powiedz, ile udało ci się złowić ryb w tym czasie? Mniej więcej na oko. Tylko 3 leszczyki i 2 jazgarzyki. I co? Łącznie 5 leszczyków i 2 jazgarzyki. No i 3 ogonie, ale niewymiarowe. Ciekawości. Dałem tylko 3 ciekawości. A 5 jest? Jak 5 jest, to wsio. Jest 5. 535. Jakie wrażenie dzisiejsze po ostatnich zawodach? Zwinęliśmy się wcześniej, bo się zdenerwowałem. Zająłem 10,5 miejsca w ogóle, 10,5, ani 10, ani 11, tylko 10,5, bo egzekwo z takim kolegą jakimś mieliśmy tyle samo gram. Przegrałem o 10 gram z chłopakiem, co był 9. Z drugiej strony jednak jestem zadowolony, bo organizacja zawodów poza tam jednym małym incydentem była wreszcie przynajmniej gdzieś tam w moim obrębie całkiem w porządku, całkiem dobrze to wyglądało i sędziowie wreszcie pilnowali, żeby nikt nie za bardzo nie wchodził na sektory, żeby nie było telefonów. Wreszcie powiedziano głośno też, co z amortyzacją zestawu, czyli że jest dozwolony i tak dalej. Ponadto znalazłem rybę, bo na początku nie mogłem nic złapać, gdzieś tam po 2 godzinach dwa leszczyki małe z daleka. No ale potem długo, długo nic i przez ostatnią godzinę większość wyników po prostu jakimś tam gdzieś kombinowaniem, myśleniem udało mi się złowić większą połowę wyniku właśnie na tej zasadzie. No i cieszę się też, że były to białe ryby, 5 leszczyków, klepaków, no i 2 jazgarzyki. Ponadto złapałem jeszcze 3 okonie, ale były niewymiarowe. Ale nie było najgorzej. Większość osób, które tam łowiły dzisiaj podczas zawodów, też miało bardzo mało brań, więc no, nie jesteś tam jedyny. Tak. O dziwo, tam u góry w ogóle ryb nie było. Tu u nas na dole tylko. W ogóle tak zazwyczaj się nie dzieje na Zawalnej, że gdzieś bliżej mostu jest więcej ryby. A tym bardziej, że wczoraj tam brało więcej, co nie? Dokładnie, więc
sytuacja dziwna. Ale tak jak mówię zawsze, na ryba wszystko jest możliwe i każdy z każdym może wygrać i ogólnie fajnie, nie? Także słuchajcie, z pozdrowieniami, Feather Fanatics, Only Pure Fishing.